Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Cieszę się, no na pewno nie dla nas. Znaczy, my pewnie go nie zapomnimy długo, ale to dzisiaj świętować na pewno nie ma czego. Bardzo wymagający mecz, wróciliście w fantastyczny sposób w czwartym secie, ale w tiebreaku lepsza Zaxa, to był trochę inny mecz niż finały w Blues League. No dobra, no, wydaje mi się, że kibicom mógł się podobać, bo momentami są na wysokim poziomie. I tak naprawdę tiebreak to jest taka też loteria, emocje były. Lepiej zagrała go Zaxa, gratulacje dla nich. I cóż, no, tak jest życie. Co było kluczem twoim zdaniem do tego, że to właśnie Zaxa ostatecznie triumfował? Lepsza gra Zaxa. Nie, nie chcę teraz o tym myśleć. Wydaje mi się, że jakby sam mecz to nie są na jakimś niskim poziomie. Okej, poza tym trzecim setem chyba, który dosyć wysoko przegraliśmy, to walczyliśmy. Nie można się nie powiedzieć, że nie wracała z ciężkich momentów, że nikt nie starała, nie chciała, poddała. Ale taki jest sport, taki jest życie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jeszcze raz gratulacje do Zaxy. Kilka dni musi pan zająć, żeby dotarły do was, żeby był właśnie naprawdę kapitalnie wyśmienity sezon. Są też tak, jak my zdajemy sobie sprawę z tego i wiemy, że sezon mieliśmy całkiem niezły i możemy być dumni z siebie, z drużyny, z całego sztabu, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty, ale na pewno będzie szkoda tego finału i będziemy o nim jeszcze chwilę myśleć. Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.